Interwencja zakończona u osoby poszkodowanej poprzez uderzenie butelką. Butelka była z zawartością, więc jej ciężar był zwielokrotniony. Pierwsze uderzenie to uraz głowy. Nie bardzo ta osoba mówi, że pamięta, co miało miejsce, ale musiał być jeszcze przytomny, bo później bronił się od tak zwanego tulipana, czyli zasłaniał rękoma i na tych rękach miał najwięcej obrażeń, nacięć. Oczywiście w pierwszej kolejności zaopatrujemy te obrażenia, które najmocniej krwawią. Uraz głowy, tutaj w tym przypadku zastosowaliśmy opatrunek, ale pamiętajcie, nie robimy opatrunku uciskowego na głowie, tylko osłaniający, jeśli podejrzewamy, że struktura czaszki mogła zostać uszkodzona. Niestety materiału tego tu pokazać nie mogę, dlatego zapraszam na Borkoś Patronite w zakładce filmy. Będziecie mogli zobaczyć, jak chusteczki jednorazowe rzeczywiście przeszkadzają w zlokalizowaniu zranienia. Wtapiają się razem z krwią i mylą. Pod rzeczonymi filmami macie możliwość komentowania, zadawania pytań, dlatego zapraszam. Myślę, że ożywi to konwersację. Z tego miejsca chcę bardzo podziękować patronom oraz wszystkim, którzy wspierają misję ambulansu szybkiego reagowania. Elektryczna, tak? No, tak mi się wydaje, bo znaczy nie wiem, chyba teraz zakręcił gaz i przestało być w końcu. Dzień dobry. Cześć, stać. No to dobrze, to najważniejsze, że nie ma. Nie, zwarcie instalacji prawdopodobnie było. Dzięki, patron. No, trzymaj się po prostu, hej. Co, nic się nie pali? Nie, zwarcie tu pani było instalacji. Ale tam chłopak zakręcił wszystko. Kabelek się trochę przypalił w mieszkaniu na parterze, wyłączyli korki, zakręcili gaz, więc jest go git. Elegancko, tam mówi chłopak. I dziękuję służbom za przybycie, za służbę, za wszystko. Dziękuję. Dobry, witam. Interwencja zakończona, na szczęście bez osób poszkodowanych. Zwarcie instalacji elektrycznej. Tutaj szybciutko uporali się z tym właściciele mieszkania, więc wizyta zarówno strażaków, czy policji, czy też moja, to tylko wizyta kurtuazyjna, ale oby więcej takich interwencji kończyło się happy endem. Podkreślę, że w tym miejscu miał miejsce podobny wypadek. Wtedy też koła przejechały po nodze. Gdy wyjazd ma miejsce do bardzo poważnego zdarzenia, tak jak w tym przypadku, liczą się wszystkie ręce. Dlatego można było odciążyć i wesprzeć system poprzez wsparcie psychologiczne dla pana kierowcy. Jak się pan czuje? Dobrze? Tak, są na miejscu, są dwa zespoły już, tak. Nawet taka czynność jak posprzątanie na miejscu zdarzenia jest olbrzymim wsparciem dla zespołu, dlatego że trzeba szybko jechać z poszkodowanym, liczą się minuty. Dobra? No. Nie, dobrze jest, wiesz. No to chyba rzecz tego gościa. Tak. To daj tak. Na te śmieci, a ty wejść. Tak. I do nich tam zajdź. Mogę to do was, do woreczka? No. Super. Dobra, super. Znowu się widzimy, to wszystko przed chwilą, wiesz?
Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry. To te dzieciaczki, tak? Tak, moje dzieci i ja w ciąży. Aha. A co się zadziało, kochani, powiedzcie? Wylał ktoś po prostu chyba jakiś preparat, czy wysypał na prusaki. Aha. Po jakichś 40 minutach smrodu było tyle, że masakra, oddychać nie dało. Się dusi. Dzieci nam się pobudziły z płaczem, z dusznościami. Ja mam aż gardło, chyba nie wiem, czy z gardłem, bo mówić aż nie mogę. Aha. No i w ogóle, no, dobra, wymioty. Czy chcecie jechać na diagnostykę do szpitala z dziećmi? Chodzi o to, że ja nie mam jedzenia przygotowanego dla nich, ani nic po prostu, że tak powiedziałem, to bez niczego. A, dobra, zapytam się strażaków. A te mieszkanie, te mieszkanie przewietrzone już jest, czy nie? Tak. Jest co, ale to wszędzie, parę mieszkań poszło po wentylacji. Aha, to smród na robaki coś, tak? Ale faktycznie dusi, wiesz? No dusi, a, bo no, właśnie on... dusi. No teraz właśnie. Już mało dusi, 40 minut temu my oddychać nie mogliśmy. Dlatego mówię, no jeżeli chcecie, to, we... to trzeba będzie wezwać do was ambulans. Dobrze, bardzo proszę, dobrze. To wołaj te. Dzieci przebywały w pomieszczeniu, 40 minut przebywały, tak? No około 40 minut. Ja ci, tu mam 3-latka, a tu mam 10 miesięcy. Prawie 11. Chcecie do samochodu wejść ciepłego, czy jak z nimi? Czy tu zostaniesz z nimi? Może tu, niech one pooddychają. I na którym piętrze było? Tutaj. Jak chciała, to tutaj. Wysoki bardzo. O, państwa, wszystko dobrze? Siema. Cześć. A, cześć. Dobrze. Nie gryzło was nic z gardła? No kaszlą strasznie dziewczyny, ja nie kaszlę. Ale ja miałem gorączkę. Się ale one przebywały w tym smrodzie? No, ja tam nic nie czułem, powiem szczerze. A. Ale kaszlą matka jedna, kaszlą ostro, nie? A ja nie kaszlę. O. No oni też kaszlą. Też? Też. No, kaszlą bardzo. To tragedia. Tam też jakiś gość wyszedł z dzieckiem swoim, poszedł z samochodu siedzieć, bo to malutka kaszle. Ta babka tam... Pani otworzy? Bo tam nawet pan wyszedł z swoją córką z samochodu, też bo też kaszle. Też kaszle. Też tutaj? A tak, skąd oni? Stąd wyszli, z tej placu. I tam poszły do samochodu. Zamknięte, ciężko stwierdzić. Jest jedno mieszkanie jeszcze, kurde, które jest zamknięte całkowicie. To ta pani? Tak, tak, to jest nie, sąsiadka z dzieckiem. A. I tutaj tak. Jeszcze jest to wchodź, no, chodź, młodeczku. Może jakimś tym wiatrem zostawimy ten śmierć. No wyjdzie, to wszędzie. Tak, bo i mieszkanie co wejdzie. Tu. Ale wiesz co, ja bardzo na górę i też już było w tym gardle. Coś jakieś takie... I wie co. To jest zostać, nie? Tu jest babka jedna. Oj, w tym miejscu też czuć. To wszyscy poszli. Jest ratownik. Witam serdecznie. Cześć, witam serdecznie, kochana. Co tam się dzieje? Coś? Nic. Pies? Piesek? Nie, on nie gryzie. Dobra. Drapie mnie tylko w gardle i kaszel aż wymiotuje. Ale tu otworzyła okno i na pewno... Aha. Bo tutaj dużo, sporo dzieciaków się potruło. Ktoś, tak, tak. Tu ktoś coś rozpylił. To nie jest. To mieszkanie będzie. Lepiej zejść na dół. Możemy sprawdzić tylko? Jest wypięty. Tam strych. Tu ktoś mieszka, ale ten. Nie ma go chyba teraz. Tutaj otworzyła mi babka, nic nie ma. Możemy jeszcze raz sprawdzić się. No dobra, a to? I tutaj też otworzyli mi, też nic nie ma. O, czyli jest ok. Jeszcze kryje strych. Tam są jakieś dwa mieszkania. Nie, to już strych jest, ale... Tak, ale widzę, że są trzy pary. To są takie komórki, że tam. Komórki, tak, tak. Nie? Wezwał? No tak, tak, tak. O, tutaj ktoś mieszkał. Tu kłódka. Tu kłódka, to nie, tu może ktoś. Straż pożarna! Ktoś tutaj się śpi, po prostu tylko przychodzi na górę. Okienko. Okay. Ja, tu nic nie jadę. Ja? Tu jest no. Taka pomieszczenie. No. A tu jest strych. Tak. Co komórki dać? Pani jak się czuje? Tą kłódkę. Nie wiem, czy rozpylił. Nie gryzie panią prawdą? Coś musiał ktoś na owady rozpylić, bo... Trójka dzieci już wyszła na zewnątrz, bo się udusiła. Kobieta wymiotowała jedna. Też... Ja jakszą, bo ja dopiero wróciłam z pracy, jakszą to słyszałam, że ktoś tam kaszle. Ale pani nic nie jest, nic nie drażni. Tak. I co? Nie? Dzień dobry. Tam u was bezpiecznie jest? Nie ma żadnego gazu w mieszkaniu u was? Nie, a co się dzieje w ogóle? Ktoś rozpylił gaz jakiś i dzieci się potruły. Gdzie? Na pierwszym piętrze, takie 10-miesięczne i... No to czuć, to jakieś dwuletnie. Robaki, nie na wiem. Robaki z czarniakiem ktoś coś pryskał albo coś. A? Jak tam? Dobrze wszystko?
Wiesz co, bo wydaje mi się, że to przez kilka godzin co najmniej nie mogą przebywać w tych pomieszczeniach ci ludzie. Znaczy, bo to wchodziliśmy do niektórych mieszkań, to czuć. Bardzo duże prawdopodobieństwo. Rzeczywiście utrzymuje się bardzo taki intensywny, drażniący zapach. Sprawdzaliście na te mieszkania? Sprawdzaliśmy. No i najgorzej jest o ten jeden piąt. A tam czują coś dalej? I obok w jednym mieszkaniu, no to byliśmy tam też ludzie, oni też trochę kasmali. Cześć, tam się. Tutaj jest pacjent. Dzień dobry. Co się stało? O, coś rozpylili, zaczęliśmy się dusić, bo jej oczka są takie, no nie wiadomo co się dzieje, tak mizerna jest. A drugi jeszcze będzie? Idą jeszcze dwoje dzieci. Dobra. Wiemy tak, co to jest? To jest preparat na insekty i ta dziewczynka też kaszle. Pani, na insekty. Tak, na insekty i to 12 godzin. Idziemy się powadać. Strażacy już załatwiają ewakuację tych rodzin, żeby tu nie przeżywali. Jakaś grubsza akcja jest. Tak, tak. To jest ewakuacja całej Kamińskiej. Zapewni dostęp do świeżego powietrza, jeśli to koniecznie wykonać sztuczne oddychanie. Tak jest instytucja. No, oczy są najbardziej narażone. Wysłałem ci ten plik. Tu masz panią na drugim piętrze, która wymiotuje. No jadą już chemicy z kombinezona. Jeszcze u innego typka było czuć mocno, ale on w ogóle nie ma żadnych objawów. Czyli dobra, czyli ta osoba to jest ta osoba z góry? Czy mieszkania jest nad tym nad mieszkaniem, co poczuł. To jest ta osoba, tak? Drugie piętro. Kolejną torsję mam, nie? Gdzie tak mówię? Ja powiedziałem, żeby dobrze, wyszli. To zróbmy tak, że jak ktoś ma jakieś objawy, to maszeruje w stronę karetki. Wymioty, ból głowy. No rozmontuję więcej. Muszę wiedzieć, czy dwie, czy pięć. Nie. Oj, to strasz gryzie. No. No, ja muszę sobie kaustyć. Tu ci panią prowadzimy. Tak? Bo od razu i pod brzusze boli. O. Mogę sobie. No, tutaj, pani siada. Strasznie. Nie mogli pozatykać tych dziur. Jak? Ja już lepiej. Ja pani pomogę, daj pani. Ja już lepiej. No, dzieciaki, nie za nie. Ustąpiły, więc. To do pasów chodzi. No, za nie, czy dobrze, dobrze. Dobrze. Dzień, chodź, to pana moja chodzi. Chodź, tam jest. Kilkugodzinna interwencja zakończona. Wszystkie osoby ewakuowane z kamienicy, przebadane przez przybyłe na miejsce ZRM-y. Strażacy, w tym w sile chemików, sprawdzili, co się dzieje. W środku okazało się, że są cztery puszki, które zostały zabrane. Pomieszczenie przewietrzone. Straż pożarna w sile też chemicznej sprawdziła pomieszczenia odpowiednimi detektorami. Puszki zostały zapakowane do szczelnych worków, a pomieszczenie będzie przewietrzone. Na szczęście obyło się bez hospitalizacji, a my będziemy dalej na patrol. Tu jest spora grupka ludzi. Tu jest, tu. Już.
Jestem. Dobra, ja założę już batonek. Zostałeś jeszcze tylko gazem. A mleczkiem, tak? Dobra, to dobrze, tak, to niech sobie opłuczę ten gaz. I gdzie mlek... jest ten trzeci? To był trzeci. A, Maksymal. Gdzie Maksymal? Ja mam Maksymal. Dobra, ten chłopak ma rano. Dobrze, a ten... tylko pana ten gaz był, nic więcej, tak? Tak, tak, tak. Nic więcej, tylko gaz. My już dalej sami załatwimy. Dziękuję bardzo. Super, bardzo fajnie. Dobra? Dobra. Dziękuję bardzo. Trzymaj się, mordeczko. Dziękuję. Dziękuję. Ja załatwię, jestem jednym kolego, jestem trzeźwy. Temu patrunek by przydało się założyć, tak? Wiesz? No może chyba, się nie zabrać, no, jak coś, czy znaczy, co? Zabrać się, no, ale... jeżeli jest taka możliwość... Wodzia, ty pojedziesz? No, no. Jedziesz? Da? Tak, on pojedzie. Jeżeli można, to byłoby super. Ale gdzie chcesz jechać? Gdzie chcesz jechać, przyjacielu? A, ty... Bo gdzie on chce jechać? A, to jeśli do domu, to ja sam jego odjadę. Bo myślałem, że muszę ale tutaj coś zrobić. Nie, nie, nie do domu. Myślałem, że musicie tutaj coś zrobić. Nie, no właśnie, muszę to zobaczyć najpierw. Ja nie wiem. Pokaż mi, proszę. Jeżeli to jest zwykła taka sytuacja, to... Czy coś jeszcze jest potrzebne dla nich, czy nie ma nic? Jak nie, to za... Czy chcesz jechać w balnicu? Pojedziesz w balnicu, ili nie? Nie. Nie chcę jechać. Jakbyście mielibyście dostęp do umywalki, tak, mamy dostęp. To żeby dużą ilością wody sobie obmywał twarz. Czarna jest sier w lewym karmanie ключи от Toyoty. Ten był kopany po głowie. No. Tu ma ranę taką od buta. Tak. I tamten był zgazowany. To są obywatele chyba Ukrainy. A to nie wiem, bo ja nie chcę za bardzo mówić. Aha. Ale byli też. Ten ma takie od buta rozcięcie po prawej stronie. Pokaż przyjacielu tą głowę. Halo, pokaż tą głowę. Halo, kolego. Drugą stronę, przyjacielu. Dobra, oni dostali gazem, tak? Gazem i skopali. Ten chce jechać, raz do szpitala, raz nie chce, więc na razie... Przyjechaliście, nikogo nie było, nie? Bo to jakaś ulica miała nie być. No to, znaczy nie bili się, ale to oni chodzi nie, oni już tutaj byli, wiesz. Oklepani już byli. Daj rączkę jedną. Daj rączkę. Daj rączkę. Ruki. O. Kurtka. Kurtka. A, jest. O, właśnie. Dobra. Druga. Folię pod kurtką. No, dawaj. O. Dawaj, zakładaj. I folia tutaj, będzie ci ciepło. Dziękuję bardzo. Proszę, proszę. To się zapnie. Troszkę zapnij tą kurtkę. Dzięki. Dzięki. To zapnij tą kurteczkę, żeby mu było ciepło. Nie, nie, to normalnie. Cieplej? Tak, oczywiście, że tak. Super. Bardzo. Proszę bardzo. Krów leci z głowy. Krów leci z głowy. A który druk? Jak ciebie zawód? O kurde. Krów leci z głowy. Ja zapytałem się gościa. Gdzie ci ludzie są? Gdzie oni są? No, siedzi do autobusu, a ten autobus już odjechał. A. Paręnaście osób, no 66, no jakieś takie łebki, takie, wiecie, technikum. No. Ale to ciebie nie bili, tylko gazem piknęli, tak? Dostałem w mordę jeszcze raz. Aha. Ale tak, nie, tak się bardziej omsknęło na szczęście, do twarzy przynajmniej. Aha. Zgłosiłeś, że oni jadą tym autobusem 66, tak? Chcę psiknąć tylko w oczy. Trzymaj to, ale nie trzesz po oczach, tylko od środka oka na zewnątrz. A teraz ja ci psiknę, to jest preparat, który dekontaminuje, czyli neutralizuje działanie tego preparatu. Pochyl głowę do przodu, pochyl. Do przodu, do przodu. O, tak bardziej się pochyl. Pochyl się, o, żebym ci nie psikał. Ubrania nie psikał. Dobra, no i teraz przecierasz. Od do zewnątrz, i drugie oko. Dobra, jeszcze raz. Dobra, dawaj. Przecierasz. Od środka na zewnątrz. No. Pomrygaj oczami, postaraj się teraz. Dobra, przeczy. To powinno ci ten troszeczkę zelżyć, to wiesz, te objawy. Czyli teraz czekasz na policję, tak? No nie wiem, czy to wszystko. Znaczy tak, mówią, to mogę postać. A, no bo jak, a będziesz składał cokolwiek? Mogę składać, nie mam jakiś coś tam. Ale ty wołałeś tą policję, tak? Tak, ja zadzwoniłem po policję. A, no tak wołałeś, to to, tak, tak, to musisz... A, no to musisz na nich czekać. A jest już policja. Siema. Pan dostał gazem po oczach, w
wsiedli do 166, który już odjechał. A, nie ten. A ten pan jest, ta 15 podobno, tak było ich? No z 15, 20, nie, no ta grupa. No dobra, to my uciekamy, ja mu powsikałem dekontaminacją. Interwencja krótka, ale treściwa. Zdekontaminowałem oczy ofiary spryskania gazem pieprzowym, a policja już dalej zajmie się wyjaśnianiem sprawy.